Alleluja, Jezu, chwała, chwała Tobie, Panie, wywyższamy Twoje święte imię. Panie, my wiemy, że Tobie nie dorówna nikt i nic nie jest w stanie zrównać się z Tobą. Nikt nie jest w stanie dorównać Tobie, Panie, jesteś ponad wszystkim, jesteś wywyższony, halleluja. Panie, chcemy wywyższyć Twoje święte imię, podnosimy nasze dłonie, aby to wyrazić. Podnosimy nasze dłonie, aby wyrazić, że Twoje imię jest ponad wszelkie imiona. Twoje imię wznosi się ponad wszelkie, Panie, królestwa świata. Twoje imię wznosi się ponad wszelkie panowania i władze, halleluja. Ogłaszamy to naszymi ustami i wyznajemy naszym sercem, halleluja, że Ty jesteś ponad wszystkim, jesteś ponad nami, halleluja, jesteś w naszych sercach, jesteś ponad nami, halleluja, ponad naszym myśleniem, jesteś ponad, Panie, wszelkimi okolicznościami wokół nas, jesteś, Panie, ponad wszystkim, halleluja. I dzisiaj chcemy Ciebie uwielbić, dzisiaj chcemy Ciebie wywyższyć, chcemy Ciebie błogosławić, chcemy uwielbić Twoje święte imię, uwielbiamy Ciebie, Jezu, halleluja, wywyższamy Ciebie z tego miejsca, Kościół, Dzieci Boże, uwielbiamy Ciebie, halleluja, uwielbiamy Ciebie, Jezu, halleluja. Jezu, to dla Ciebie. Jezu, to dla Ciebie. Ojcze, to dla Ciebie. Halleluja. Kochani, podnieśmy jeszcze na chwilę ręce. Podnieśmy nasze ręce i powiedzmy, Panie, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, że jesteś. Dziękujemy Ci, że Ty jesteś Panem. Że Ty jesteś Królem. Dziękujemy Ci, że to Ty jesteś Panem i Bogiem. Halleluja. Dziękujemy Ci, że wszelkie władze są Tobie poddane. Że wszelka zwierzchność, wszelkie moce są Tobie poddane i podległe. Halleluja. Dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, że Ty przez Kościół na ziemi, przez ludzi Bożych, przez Kościół na ziemi manifestujesz swoją autorytet i swoją władzę i panowanie. Halleluja. I dziękujemy Ci, że dzisiaj Słowo Twoje jest mocne. Halleluja. Jest żywe i skuteczne. Halleluja. Dzięki Ci, Jezu. Halleluja. Wielbimy Ciebie. Halleluja. Halleluja. Kochani, chcielibyśmy wznieść jeszcze modlitwę o nasze prośby. O naszych bliskich, którzy są w domach, którzy potrzebują uzdrowienia, którzy potrzebują dotyku Pana. Amen. On jest też i ponad tymi okolicznościami. Wierzymy w to? Amen, halleluja. Pewne było to amen, podoba się mi. Dlatego chcielibyśmy przynieść na rękach modlitwy wszystkich, którzy teraz potrzebują, którzy proszą tej modlitwy. Halleluja. Ojcze, dziękujemy Tobie, że w Jezusie Chrystusie, że mamy, Panie, przystęp do Twojego tronu łaski. Dziękujemy Ci, że mamy wszelkie bogactwo niebios. Wszelkie bogactwo niebios. Wszelkie bogactwo niebios. Panie, teraz przychodzimy do stołu i dziękujemy Ci, że w Twoim, na Twoim stole jest obfitość uzdrowienia. W Twoim stole jest obfitość zdrowia i siły, wzmocnienia dla każdego, który jest słaby, który potrzebuje wzmocnienia. Każdego, który potrzebuje, Panie, aby go podnieść, Twoja łaska, aby mogła podnieść. W imieniu Jezusa Chrystusa modlimy się o wszystkie osoby, wszystkich braci, sióstr, a też o osoby, które, Panie, są spoza może społeczności, spoza, które proszą o modlitwę w imieniu Jezusa Chrystusa. Niech każdy przyjmie, niech każdy weźmie ze stołu Pana. Halleluja. Niech każdy weźmie obfitość, niech każdy weźmie obfitość tego, czego potrzeba jest dla jego serca, dla jego życia. Halleluja. I nawet więcej niż potrzebuje. Więcej niż potrzebuje, bo Ty jesteś El Shaddai. Dzisiaj ogłaszamy i wyznajemy Twoje imię El Shaddai. Halleluja. I my, Panie, dziękujemy za obfitość. Dziękujemy za więcej niż potrzeba. Więcej niż wystarczy. Halleluja. Niech to spływa, niech przychodzi. Halleluja. Serca nasze, aby były gotowe przyjmować, brać, Panie, korzystać z tego, co Ty wywalczyłeś, co dokonało się na Golgocie. Halleluja. Dziękujemy Ci, Jezu. Halleluja. Halleluja. Panie, przynosimy Ci też sytuację naszego kraju i sytuację Ukrainy i sąsiednich krajów. W imieniu Jezusa Chrystusa dziękujemy Ci, że pokój Chrystusa ma bardzo wielką wymowę teraz, Panie. Dziękujemy Ci. I modlimy się, Panie, aby pokój Chrystusa, aby pokój Chrystusowy, który przewyższa wszelkie zrozumienie, aby, Panie, aby ludzie przez pokutę, przez poznanie Ciebie, aby mogli doznawać pokoju, w pokoju, który jest w Bogu. Halleluja. W imieniu Jezusa Chrystusa, kiedy na świecie jest ucisk, kiedy na świecie nie ma pokoju, my, Panie, chcemy, aby wszyscy, którzy usłyszą o Chrystusie, aby mogli przyjść do poznania prawdy. Modlimy się, Panie, o Polaków, modlimy się o Ukraińców, modlimy się, Panie, aby to był czas odwrotu, przywrócenia, zwrócenia na Jezusa Chrystusa, na żywego Boga. Halleluja. Abyśmy umieli wołać do Ciebie. Aby to był czas, Panie, kiedy wołamy, Panie, przybliżył się czas, wołamy uzdrów nasze ziemię. Halleluja. W imieniu Jezusa Chrystusa wstawiamy się, Panie, i modlimy się. Stajemy też w modlitwie w miejscu, Panie, Ukraińców, naszych braci i sióstr, tych, którzy modlą się o swój kraj, którzy walczą, którzy cierpią w imieniu Jezusa Chrystusa. Niech imię Jezusa Chrystusa będzie wywyższone i zwycięstwo Twoje niech przyjdzie. Halleluja. Też w postaci fizycznej, Panie, aby wojna się zakończyła, aby przyszedł pokój, Panie, i ten fizyczny w imieniu Jezusa Chrystusa. O to się modlimy, Panie. I w imieniu Twoim niech to będzie. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Amen. Usiądźmy.
Dziękujemy za uwielbienie, dziękujemy za poprowadzenie. Halleluja, dobrze jest stać przed Panem. Amen. Cieszycie się, kiedy jesteście w zgromadzeniu? Myślę, że szczególnie się cieszy ten, który głosi. Słowo Boże jest cudowne. Amen. Psalm chyba 57 mówi, że uwielbiam Twoje słowo. Ja tego nie przygotowałem, tego psalmu, ale teraz się mi przypomniało, że chyba 57 psalm mówi, jeden taki wers jest, kiedy Dawid, psalmista, mówi: uwielbiam Twoje słowo, uwielbiam Twoje słowo. Wiecie, to jest fajne, to jest cudowne. My uwielbiamy Boga, uwielbiamy Jezusa, podnosimy dłonie, ale też uwielbiamy Jego słowo. Amen? Bo słowo ciałem się stało, to Jezus Chrystus jest słowem. Halleluja. I wiecie, Boże Słowo ma niesamowitą moc. Boże Słowo jest niesamowite. Halleluja. Kiedy czytamy Boże Słowo, kiedy możemy się karmić nim, kiedy możemy być blisko Niego, kiedy możemy je wyznawać, słuchajcie, ono ma moc zmieniać nasze życie. Amen? Słowo Boże zmienia moje życie każdego dnia. Halleluja. Kiedy potrzebuję uzdrowienia, wtedy modlę się. Bóg posyła Słowo. Ja opieram się na tym Słowie, wyznaję to Słowo i przychodzi Boże uzdrowienie. Halleluja. Tak się dzieje. Tak się dzieje. Dlatego, że wiara w naszych sercach też rodzi się ze Słowa. Amen? Wiara rodzi się ze Słowa, ze słuchania Słowa Bożego. Ja bym chciałbym dzisiaj powiedzieć, podzielić się z wami właściwie takimi moimi przeżyciami, moimi rozważaniami, modlitwa z wiarą. Wiecie, to jest niesamowite, że Bóg nam dał takie narzędzia. To jest niesamowita łaska, wielki przywilej dla nas, że nie zostawił nas, radźcie sobie sami, ale On zrobił wszystko, zabezpieczył wszystko, co tylko jest możliwe, co potrzebujesz do życia, żeby przeżyć zwycięsko, nie jakoś tam przewegetować, zwycięsko przeżyć każdy dzień i osiągnąć zwycięstwo, życie wieczne. Amen? I tutaj na ziemi być blisko Niego, pełni szczęścia i radości. Amen? Tak się właśnie patrzę na was, czy jesteście szczęśliwi, czy dopiero muszę głosić o to. Amen? Wiecie, w Hebrajczykach, w list do Hebrajczyków jest jeden werset, który chciałbym, żebyśmy wszyscy zacytowali. Hebrajczyków 11, rozdział, pierwszy werset. Hebrajczyków 11, pierwszy werset. Mamy, a wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Przepiękny werset, wiecie, to jest coś cudownego, to jest, jakby to ktoś powiedział, muzyka dla moich uszu. Halleluja, amen? Chciejmy może wszyscy razem na 3-4, chciejmy zaproklamować, może wstańmy przez chwileczkę, będziemy przez jakiś czas siedzieć, wstańmy do tego czytania Słowa Bożego, które jest tak bardzo ważne dla nas, kiedy będziemy mówić o modlitwie. Uwaga! A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Jeszcze raz. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Ktoś mówił, że 3 razy to jest minimum. Jeszcze raz. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Halleluja. Amen. Usiądźcie, bardzo was proszę. Słuchajcie, to jest bardzo ważne, kiedy my wypowiadamy na głos Słowo Boże. Ja się tego nauczyłem, wiecie od kogo? Od mojego dziadka. Nauczyłem się, że Słowo Boże wypowiadane, kiedy ty słyszysz swój głos, ono podwójnie działa. Amen? Kiedy czytam Słowo Boże, kiedy czytam je w myślach, rozmyślam, ono jest bardzo ważne, kiedy rozmyślam, wsłuchuję się, co Duch Święty mówi do mojego serca, więc często mi przychodzą rozmyślania, rozważania. Duch Święty, rozmawiam z Bogiem w moich myślach, ale bardzo ważne jest, kiedy czytasz na głos. Wiecie, ja czasami otwieram swoją Biblię i kiedy Słowo Boże pobudza mnie do tego, żeby to wypowiedzieć na głos, to ma wielkie znaczenie. Wiecie dlaczego? Tak to jest stworzone. Bóg tak stworzył świat, a z Bogiem się nie dyskutuje. I On tak stworzył, że kiedy coś wypowiada, kiedy Bóg wypowiada słowo, to ono się staje życiem. Amen. Kiedy Bóg powiedział, niech stanie się światłość, wiecie, co się stało? Stała się światłość. Kiedy Bóg powiedział, niech porośnie trawa i wszelka roślinność, zaczął rosnąć. I czasami sobie myślę, czy Bóg jest wszechmogący? Czy nie mógł pomyśleć tylko i popatrzeć się tam, powiedzmy, na ten kawałek ziemi? Mógł. Ale On powiedział słowo. I Słowo Boże, wypowiedziane Słowo Boże ma bardzo wielką moc, wielkie znaczenie. I to, co myśmy teraz zaproklamowali, że wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Czy jest coś, czego się spodziewasz? Czy jest coś, czego oczekujesz?
Czy są rzeczy, na które oczekujesz? Wiecie, ja w moim życiu mam rzeczy, które oczekuję, dzieją się codziennie, modlę się, oczekuję i się dzieje i uwielbiam Boga, Bogu dziękuję. Są rzeczy, o które modlę się tygodniami, może i miesiącami, ale są też takie rzeczy, o które modlę się latami. I uważajcie, chciałbym powiedzieć, że są też takie rzeczy, które będziemy się modlić całe pokolenie i ono będzie dopiero do następnych pokoleń. Amen? Abraham nas tego uczy. Abraham nas uczy, że wiara to jest to, czego się spodziewamy. Wiecie, on wyznawał swoimi ustami. Wyobraźcie sobie, pamiętacie taką historię, kiedy Abraham dostał obietnicę, że jego potomstwo będzie tak liczne, jak gwiazdy na niebie? Amen? Wiecie, on nie był młodziutki, Abraham wtedy, i nie mógł sobie, swoim wyobrażeniem mógł sobie myśleć, no to dobra, no może będę miał tyle dzieci, tyle wnuków, tyle prawnuków i tak dalej i sobie liczy, ale popatrzcie na niebo, ile tam jest tych gwiazd. No to jeszcze coś mi nie pasuje, to Bóg coś tutaj innego jeszcze kombinuje. I on, kiedy wychodził każdego wieczoru, ja sobie tak wyobrażam, kiedy Abraham wychodził każdego wieczoru z namiotu, ze swojego domu, kiedy wychodził i patrzył się na niebo, a tam wyjątkowo jest niebo gwiaździste, z tego co widziałem na zdjęciach i na filmach, więc on patrzył się i przyglądał się w niebo i liczył. I mówił, Boże, to jest niemożliwe, to jest niesamowite. Potem za jakiś czas już mówił, Boże, to może być możliwe. Amen? Zaczął się spodziewać. Mówi, Boże, zacznę liczyć, zacznę patrzyć. Dał mu też Bóg obietnicę, że tyle, ile piasku morskie, piasku na tyle będzie jego potomstwa. Amen? Więc fajny obraz jest. Wziął sobie piasek i przesypywał. Wiecie, czy można policzyć piasek? Jest taka szansa, możemy spróbować. I on liczył i mówi, tego tak dużo, halleluja. I wiecie, Abraham może nie widział tego, co my dzisiaj widzimy, ale dzisiaj potomstwo Abrahama jest bardzo liczne. Amen? A wiecie, to, co będziemy widzieć, kiedy będzie wesele baranka, to będzie naprawdę obietnica w pełni. Amen? Halleluja. Kiedy wszyscy dzieci Boże, dzieci Abrahama, kiedy będą jego potomstwo, będzie właśnie na tym uczcie weselnej. Halleluja. I to są obietnice na pokolenia, które czasami my musimy modlić się, wymodlić się i przez nasze życie mamy zadanie do wykonania, aby stanąć w miejscu, w którym Bóg chce nas powołać, żeby następne pokolenie mogło przejąć następną rolę. Amen? Halleluja. Halleluja. Niektóre osoby mi przytaknęły. Amen? Dlatego chcę was zachęcić, że właśnie modlitwa jest najlepszym i jest jedynym takim zadaniem, narzędziem danym nam przez Boga, abyśmy mogli być przygotowani do tego dzieła, do tego zadania. I chciałbym właśnie zachęcić was dzisiaj, nas i siebie też, abyśmy zawsze, kiedy się modlimy, abyśmy modlili się z wiarą. Amen? Abyśmy modlili się z wiarą. O, co to jest wiara, żeśmy przed chwilą przeczytali? Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Więc wyobraź sobie, że czegoś się spodziewasz. Spodziewasz się, że coś niebawem się wydarzy. Jest pewnością. To nie jest przypuszczenie, że być może coś się wydarzy, albo nie. To jest pewność. Spodziewasz się czegoś i jesteś pewny, że to przyjdzie. Ja miałem taki przypadek, taki przykład podam wam z przedwczorajszego dnia. Wczorajszy właściwie to był. Wczoraj zamawiałem pewną rzecz przez internet. Kiedy zamawiałem tę rzecz, to było napisane, że w 24 godziny będzie dostarczone do miejsca docelowego. Kiedy kliknąłem, to wiecie, miałem oczekiwanie i miałem przeświadczenie, że za 24 godziny to będzie dostarczone, doręczone u mnie, tak? Zgadza się? Jeszcze może być w twojej głowie wątpliwość, czy na pewno, czy się to uda, czy to może być coś, ale w pewnym momencie przyszedł komunikat, powiadomiono, że jest wysłane i jutro to będzie o tej i do tej godzinie doręczone. Słowo Boże właśnie jest takim słowem wiary, słowem pewnym, słowem od Boga, które nam mówi, że wiara jest pewnością. Wiara to nie jest oczekiwanie w być może albo nie. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Amen? Więc spodziewajmy się. Spodziewajmy się. Halleluja. Jest przeświadczeniem, czyli tak jakby wyczekiwaniem tego, czego jeszcze nie widzimy. Słuchajcie, jeszcze tego nie widzę, jeszcze tego w rękach nie mam, ale mam potwierdzenie, mam poświadczenie, przyszedł mi komunikat słowny, zapisany, że to będzie doręczone jutro o tej godzinie u mnie. Amen? Zgadza się?
Dlatego mogę być pewny, mogę być spokojny. Nie muszę spać, wiecie, w nerwach, w zastanowieniu, czy to na pewno dojdzie, a czy na pewno sobie dadzą rady, czy tam, wiecie, korek nie będzie i gdzieś to się zatrzyma. Nie budzić się co godzinę i sobie myśleć, czy na pewno. I rano wyglądać i patrzeć i może jednak nie, a może tak. Słuchajcie, to nie jest wiara. Wiara nam Słowo Boże mówi, że ona jest pewnością. Kiedy Słowo Boże, a ono jest podstawą naszej wiary, wszelkiej powiary podstawą musi być Słowo Boże. Amen? Jeżeli piszecie, możecie to zapisać. Wszelkim fundamentem wiary niech będzie Słowo Boże. Niech będzie słowo kogoś, kto jest tak pewny, jak nikt na tym świecie, ani we wszechświecie, a to jest Bóg. Amen? On jest pewny, pewnym źródłem i Jego Słowo jest zawsze pewne, jest fundamentem. Kiedy nasza wiara opiera się na fundamencie, kiedy ona nie opiera się na powietrzu, kiedy bym tutaj coś oparł, to spadnie na ziemię, ale kiedy tutaj położę, to nie spadnie. Zgadza się? I tak samo jest ze Słowem Bożym. Kiedy obietnice Boże otrzymamy, kiedy mamy Słowo Boże i opieramy naszą wiarę na Słowie Bożym, to jest pewne i prawdziwe i możemy być pewni i oczekiwać. Amen? Halleluja. Ja zaraz powiem, co następnie będzie, bo wiecie, to nie jest takie proste. To nie jest takie proste. Dzieci to mają proste, ale my nie. Ja chcę do nas powiedzieć. Ja myślę, że tak samo jak i ja z tym mam problem, może ktoś też może mieć. Może nie, może tak. Ale słuchajcie, kiedy mamy Boże Słowo, kiedy mamy Boże obietnice, uchwyćmy się, zaufajmy całkowicie, bądźmy pewni, dziękujmy, przynośmy przed Boga chwałę, przynośmy uwielbienie, bo to obietnica, to jest Słowo Boże, to jest fundament pod te rzeczy, o które oczekujemy, które wyczekujemy. Amen? I możemy mieć śmiało oczekiwania. Wiecie, co jest największym problemem? Zaraz to powiem, w oczekiwaniu. Jest jedna przeszkoda, ale miejmy oczekiwania. Teraz na tym poziomie zostańmy, że miejmy oczekiwanie. Czyli masz fundament, jest Słowo Boże. Bóg ci daje obietnicę. Bóg daje ci obietnicę, że nie opuszczę cię i nie porzucę cię nigdy. Będę zawsze z tobą. Zawsze będę obok ciebie. Zawsze będę z tobą. Amen? Mamy taką obietnicę? Halleluja, to jest Słowo Boże. Mamy kilka tych obietnic. Więc mamy fundament, mamy Słowo Boże, więc teraz możesz być pewny, że kiedykolwiek w życiu będziesz się czuła samotnie. Jakieś myśli ci przyjdą albo uczucie, które myślisz sobie, że ktoś tam się od ciebie odwrócił, coś tamte i czujesz się samotnie, to możesz być pewny i zupełnie świadomy, że i świadoma, że nigdy Bóg ciebie nie opuści. Bo to jest Jego Słowo. Amen. Halleluja. Słuchajcie, przy tej okazji chcę powiedzieć, że kiedy mamy fundament Bożego Słowa, cokolwiek innego wydarza się w świecie, albo inaczej ludzie mówią, nie ma znaczenia. Nie powinno i nie może mieć znaczenia, kiedy mamy Boże Słowo. Amen? Kiedy Bóg powiedział, że jesteś wybranym, świętym, usprawiedliwionym, nowym stworzeniem, dzieckiem Bożym, to nigdy innej prawdy nie przyjmuj, bo nie ma innej prawdy. Amen? Prawda jest w Jezusie Chrystusie i w tym, co Bóg powiedział w swoim Słowie. Jeżeli Bóg powiedział, że jesteś usprawiedliwiony, to znaczy, że jestem usprawiedliwiony. Amen? I chociaż dookoła wszyscy będą mówić, ale słuchaj, a ty zrobiłeś to, tamto, tamto, to możesz podnieść głowę do góry i powiedzieć, ale jestem usprawiedliwiony, bo tak mówi Boże Słowo. Amen? Więc z kim ty chcesz dyskutować? Czy z Bogiem, czy z człowiekiem? Zawsze Bóg ma prawdę i On jest prawdą. Amen? Chciałbym powiedzieć, że ten fundament jest najpewniejszy i to jest jedyny fundament, nie ma innego. Amen? Boże Słowo. Jak ja kocham Boże Słowo. Wiecie, chyba będziemy musieli do tego psalmu tam zaglądnąć. Ten 50 chyba się na koniec zaglądniemy. Przypomnijcie mi, jeżeli bym zapomniał. Uwielbiam Twoje Słowo, bo to jest podstawa, to jest fundament. Bóg nam zostawił dziedzictwo. On dał nam Słowo, które jest żywe, które do nas mówi. On porozumiewa się przez to Słowo do nas. Halleluja. Amen? Wiecie, co się dzieje dalej? Kiedy Bóg daje nam obietnicę, kiedy daje nam Boże Słowo, to należy do nas, jaki zrobimy krok. Czy my zaufamy? Czy my położymy całą ufność, całą wiarę naszą, całą wiarę na Bożym Słowie? Amen? Jeżeli zeprzemy na Bożym Słowie całą naszą wiarę, całą nasze zaufanie, ufność na Bożym Słowie, to teraz mamy dobry start. To jest dopiero start, ale bardzo dobry. Halleluja. Amen? Wiecie, dlaczego start? Dlatego, że potem przychodzą okoliczności. Potem przychodzą różne myśli. Potem przychodzi... różne rzeczy przychodzą. Nie tylko z naszych myśli, nie tylko z naszych rozważań, ale też od szatana, od przeciwnika. Amen? Ze świata. Popatrzcie, ja wam pokażę
delikatnie, co się dzieje, kiedy Bóg ci daje obietnicę, że jesteś świętym. A coś się wydarzy w twoim życiu. Nie zachowałeś się tak, jak powinieneś. Tuż przed nabożeństwem, już było tak idealnie, tak wszystko było fajnie, pokłóciłeś się z żoną albo z mężem. Doszło do wymiany zdań. To co, już nie jesteś święty? Czy Słowo Boże przestało być ważne w tym momencie? Nie. Bóg powiedział Słowo i ono jest tak i amen. Amen? Halleluja. Kiedy Bóg mówi Słowo, to nam nie należy dyskutować i polemizować z tym, czy jest tak, czy jest inaczej, albo ja się teraz czuję inaczej, teraz może inaczej trochę wyglądam, inaczej się czuję. Zawsze patrz na Boże Słowo i koryguj z Bożym Słowem. Amen? Swoje życie. Halleluja. Oczywiście może się przytrafić i upadek, i grzech. Amen? Ale my wiemy, co trzeba wtedy w tym momencie zrobić. Amen? Jest tak? Wiemy, co z tym zrobić? I tutaj znowu zacytuję mojego dziadka, który mówi nic więcej jak 2 minuty. Nie trać czasu na to, żeby się rozczulać nad sobą, rozmyślać nad tym, co zrobiłeś. Idź na kolana, pokutuj, mów przepraszam Cię, Boże, wstawaj i w tym momencie biegnij dalej. Amen? Nie ma czasu. Nie ma na to czasu. Przeciwnik, diabeł by chciał, żebyś ty się rozwodził nad sobą, żebyś się rozczulał, żebyś się usprawiedliwiał sam. Nie, po prostu Słowo Boże mówi bardzo wyraźnie. Jeśli ktoś przytrafi się, przyznajemy się do tego. Amen? Jeśli wyznajemy, tak jest w liście Jana napisane, jeśli wyznajemy, jeśli się przyznajemy, jest wierny Bóg i sprawiedliwie odpuści. I tutaj nie ma dyskusji. Ale słuchajcie, mówię o tym, że kiedy żyjemy z Bogiem, kiedy chodzimy każdego normalnego dnia, kiedy idziemy każdego dnia i Słowo Boże mówi, że jesteśmy święci, że jesteśmy dziećmi Bożymi, synami Bożymi, amen, córkami Bożymi, to nigdy nie myśl inaczej. Dzisiaj się obudziłem, jakoś się tak gorzej czuję i dzisiaj chyba nie jestem synem Bożym. Więc za co mamy Słowo Boże? Czy traktujemy Go poważnie, czy nie? Czy Boże Słowo jest dla nas autorytetem, czy nie? Jeżeli tak, to chociaż się czuję gorzej, chociaż wydaje mi się, że jestem słaby, chociaż wydaje mi się, że dzisiaj jestem taki jakiś inny, to wstaję, podnoszę ręce i mówię, Boże, może jestem inny, Ty to oceni, ale jestem dzieckiem Bożym, jestem synem Twoim, jestem odkupionym Twoją świętą krwią, najcenniejszą, najbardziej wartościowym, jestem przed Twoim obliczem. Amen? Jesteście ze mną? Amen? Halleluja? Dlatego to jest wiara, że my patrzymy na to, co Bóg mówi o nas. Tutaj tylko mówię na razie o nas, ale też będziemy mówić o modlitwach, o rzeczach, które będziemy chcieć przynosić przed Boży tron. W każdej dziedzinie przez wiarę musimy przychodzić do Boga, bo to się nie dzieje nic inaczej jak przez wiarę. I chciałbym, żebyśmy otworzyli Ewangelię Jana. Otwórzmy Ewangelię Jana. Ja bym chciał przeczytać taki urywek Słowa Bożego, który bardzo, bardzo się mi podoba. Był wśród faryzeuszów człowiek o imieniu Nikodem, radny żydowski. Przyszedł on do Jezusa w nocy i powiedział, Mistrzu, wiemy, że przychodzisz od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków jak Ty, gdyby nie było z Nim Boga. Jezus odpowiedział, ręczę i zapewniam, kto się nie narodzi na nowo, nie może zobaczyć Królestwa Bożego. Nikodem na to, jak może urodzić się człowiek, gdy jest stary? Nie wejdzie przecież ponownie do łona swej matki, aby znów wydała go na świat. Jezus odpowiedział, ręczę i zapewniam, że kto się nie narodzi z wody i ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest. Co się narodziło z ducha, duchem jest duchem. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje dokąd chce. Słyszysz jego szum, ale nie wiesz skąd nadchodzi, nadciąga i dokąd zmierza. Tak jest z każdym, kto narodził się z ducha. Jak to w ogóle możliwe? Zapytał Nikodem. Jezus odpowiedział, nie wierzysz, nie wiesz, a przecież nie jesteś zwykłym nauczycielem Izraela. Ręczę i zapewniam, mówimy o tym, co wiemy i świadczymy o tym, co widzieliśmy. Ale nie przyjmujecie naszego świadectwa. Jeśli nie wierzycie w to, co wam mówiłem o ziemskich sprawach, to jak uwierzycie, gdy wam powiem o niebieskich? Nikt z ludzi nie przebywał w niebie. O niebie może mówić tylko ten, który stamtąd przyszedł, Syn Człowieczy. Podobnie jak Mojżesz wywyższył na pustyni węża, tak on, Syn Człowieczy, musi być wywyższony, aby każdy, kto wierzy, miał w nim życie wieczne. Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego jednego Syna,
aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg nie posłał swojego Syna na świat, aby wydał On świat na świat wyrok, lecz aby świat został przez Niego zbawiony. Ten, kto wierzy w Niego, nie stanie przed sądem, lecz na tym, kto nie wierzy, już ciąży wyrok, ponieważ odmówił wiary w imię jedynego Syna Bożego. Oto na czym polega sąd. Światło przyszło na świat, lecz ludzie wybrali ciemność, gdyż ich postępki były złe. Ten bowiem, kto postępuje nieuczciwie, nie lubi światła i z obawy przed wykryciem nawet nie zbliża się do niego. Kto jednak postępuje zgodnie z prawdą, nie boi się światła, chce on, aby stało się jasne, że co czyni, wypływa z szacunku dla Boga. Halleluja. Prawda, że piękne słowo? Ewangeliana, nasz złoty werset, jak to ewangeliści nazywają. A słuchajcie, tutaj jest napisane tak, że Pan Jezus mówi z Nikodemem. I podoba się mi ta relacja, podoba się mi ta opowieść. Pan Jezus mówi o tym, kto się nie narodzi na nowo, z ducha. Kto się nie narodzi z ducha, nie może nawet ujrzeć, nie może wejść do Królestwa Bożego. I wiecie, dlaczego tę historię przeczytałem? Bo chyba jedna z najbardziej ciekawych historii w Nowym Testamencie, kiedy bez wiary nie jest w stanie człowiek w ogóle z tego nic zrozumieć. Amen? Popatrzcie się. Kto się nie narodzi na nowo? Wytłumaczcie to człowiekowi, który myśli swoim umysłem, że się ma narodzić na nowo. Nikodem próbował i mówi, no to co się, mam jeszcze raz do łona i mam się jeszcze raz urodzić? Nie rozumiem tego. Mówi tak normalnie po ludzku. I wiecie, po ludzku tego nie można zrozumieć. Tego nie idzie zrozumieć naszym logicznym rozumieniem. Tak samo jak więcej rzeczy w Słowie Bożym, jak większość rzeczy w Słowie Bożym. Dlatego, że Bóg, kiedy mówi Boże Słowo, On nie wymaga, abyśmy Go rozumieli logicznym naszym rozumieniem, naszymi myślami. On oczekuje wiary, że uwierzymy i zrobimy tak, jak On prosi. Amen? Rozumiecie mnie? Bóg nie wymaga od ciebie, żebyś dzisiaj na tym zgromadzeniu zrozumiał wszystko, co ja powiem. On chce, abyś przyjął wiarą i powiedział, tak Boże, ja wierzę w to, co powiedziałeś i ja chcę przyjąć ciebie. Amen? Chcę przyjąć twoje słowo. Zgadza się czy nie? Wiecie, nauczyłem się tego, że kiedy Bóg mówi, to chcę wierzyć we wszystko, nawet, wiecie, gdyby to było najbardziej niewiarygodne. Wiecie, co przez ostatnie stulecia nauka próbuje wprowadzić i robi to bardzo skutecznie? To, że jeżeli czegoś nie potrafisz zrozumieć, jeżeli czegoś nie da się wytłumaczyć w logiczny sposób, to prawdopodobnie nie istnieje. Jest tak? Tak próbują nauczyć. I tak jesteśmy uczeni. I kiedy chodzimy do szkoły, świadomie czy nieświadomie, po prostu tak patrzymy. Kiedy ktoś coś robi i gdzieś tam coś jest, to my zastanawiamy się, a dlaczego tak, a nie inaczej? A co by się stało, gdyby to, a tamto? A jeżeli by to, to na pewno się nie stanie to. Rozumiecie mnie? Każdy próbuje logicznie wytłumaczyć każdą funkcję, każde działanie, wszystko, co się dzieje na świecie. Wiecie, ciekawe jest i śmieszy mnie czasami, bo pracuję, naprawiam samochody i czasami bardzo mam wielki ubaw, kiedy ktoś przychodzi i nie wie, jak pewne rzeczy działają i chce się dowiedzieć, jak coś działa w samochodzie. I chociaż samochód nie jest tak trudny, nie jest tak trudno skonstruowany, wiecie, nasze życie jest bardzo, bardzo mocniej skomplikowane niż samochód, to niektóre rzeczy naprawdę nie mają sensu tłumaczyć. Zgadza się? Kiedy czasami ktoś przyjdzie i mówi, ale ty mi wytłumacz, bo muszę wiedzieć, co się tam dzieje w tym momencie. I pierwsze pytanie, które się mi pojawia w mojej głowie, to czy lepiej ci się pojedzie wtedy? W ogóle, to nie ma w ogóle żadnego wpływu na twoją jazdę. To w ogóle nie ma wpływu na to, co się będzie działo potem. I czasami sobie zastanawiam się, po co więc rozumieć niektóre rzeczy tak dogłębnie, czy to ma jakiś w ogóle świadomy wpływ i sens. Rozumiecie? Nadążacie za mną? I tutaj Nikodem chciał zrozumieć, dlatego że wszystko pojmował swoim rozumem. On tak bardzo chciał wszystko zrozumieć i wytłumaczyć na ludzki sposób, że mówi, Panie Jezu, ale chwileczkę, musisz się zatrzymać. Jak ja się mam jeszcze raz urodzić? Skoro urodziłem się już raz, to co to jest? A Pan Jezus mówi, to jest proste. Nikodemie, to jest proste. Wykładasz Słowo Boże i czy tego nie rozumiesz? To, co się narodziło z ciała, zostaje ciałem.
A to, co się narodziło z ducha, jest duchem. Amen? I my to rozumiemy. Wiecie, my jesteśmy bohaterami, bo mamy Słowo Boże, mamy Nowy Testament. Nie śmiejcie się z Nikodema. Naprawdę on miał ciężki kawałek do przygryzienia. Zgadza się? Więc szacunek dla nauczyciela. Słuchajcie, my to wiemy. My wiemy, że narodzić się z ducha to przyjąć Jezusa Chrystusa. Ale popatrzcie się teraz, jak logicznie to wytłumaczyć. Kiedy spotkasz człowieka na ulicy i powiedz mu tak: człowieku, jesteś grzesznikiem i idziesz na zatracenie, idziesz na śmierć. I wiesz, co możesz zrobić? A on się pyta, co? Stań w miejscu i powiedz: Jezu, proszę Cię, przebacz mi wszystkie moje grzechy i przyjmij mnie do swojego królestwa i będziesz zbawiony. Gdyby to chciał rozumem przyjąć, próbujecie? Czy przez jedną modlitwę, przez trzy zdania, czy jesteś w stanie uratować swoją wieczność i życie? Logicznie, teraz się pytam logicznie. Czy to jest logicznie możliwe? Nie, to jest niemożliwe. A teraz czy następne, jeszcze trudniejsze. A teraz poproś, aby święta krew obmyła ciebie doskonale z wszystkich grzechów. Czy to jest logiczne? Tak logicznie to krew to pobrudzi jeszcze. Zgadza się? I zaczynasz kombinować, no słuchaj, no tutaj to już poleciałeś. Więc co mam z tym zrobić? Musisz uwierzyć. Kiedy Bóg mówi, musisz uwierzyć. Amen? Kiedy Bóg mówi do ciebie, że masz przyjść do Niego i wyznać Mu swoje grzechy, to nie zastanawiaj się nad swoim życiem, ale zrób to dokładnie. Zrób to tak, jak teraz przedstawiłem w ten prosty sposób. Panie Jezu, jestem grzesznikiem, proszę Cię, przebacz mi, oczyść mnie z moich wszystkich grzechów. Obiecałeś w swoim słowie, że ci, którzy Go przyjęli, Jezusa Chrystusa, którzy prosili o przebaczenie, tym dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Ewangelia Jana. Amen? Jest tak? Słuchajcie, i w tym momencie, kiedy tak mówi Boże Słowo, po tej modlitwie możesz stanąć i powiedzieć: Jezu, dziękuję Ci, że jestem zbawiony. Dziękuję Ci, że jestem dzieckiem Bożym. Amen? Popatrzcie się, jak to się stało. To nie stało się, że zrozumiałem coś więcej, ale to się stało dzięki temu, że uwierzyłem. Amen? Wszystko, co w naszym życiu przyjmujemy, wszystko, co w naszym życiu się dzieje, dzieje się przez wiarę. W naszym duchowym życiu wszystko się dzieje przez wiarę. Troszeczkę posmutnieliście, nie wiem dlaczego. Przecież to jest dobra nowina. Amen? Nie musisz nic zrobić. Nie musisz nic fizycznego tutaj ciężkiego jakiegoś podnosić. Przyjąć wszystko przez wiarę, poprosić, przyjść i z łaski za darmo wziąć. Amen? Halleluja. I Pan Jezus mówi Nikodemowi, tak proste, to jest tak wyraźne i tak proste. Popatrzcie, jakiego obrazu użył Pan Jezus. Jak ja kocham tę Ewangelię, jak ja to uwielbiam, naprawdę uwielbiam Boże Słowo. Pan Jezus mówi tutaj takie zdanie. Podobnie, żeby mu to wyrazić, zilustrować, podobnie jak Mojżesz wywyższył na pustyni węża. Bardzo podobnie. Tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, Syn Boży. Amen? Tak musi być wywyższony. Co się stało wtedy? Zwróćmy się troszeczkę historii do tyłu i chcielibyśmy popatrzeć, co się stało na pustyni wtedy. Wiecie, gdybym miał opowiedzieć i swojej wyobraźni użyć, a lubię to i bardzo dobrze mi to wychodzi, nie wiem, czy to umiem przekazać, ale bardzo dobrze umiem wyobrazić sobie, więc chciałbym wyobrazić sobie, że na pustyni, kiedy ludzie oczywiście zgrzeszyli, i wiecie, na ten grzech przyszedł sąd, przyszły węże, jadowite węże, które kąsały, ludzie umierali, chorowali w cierpieniach i umierali. Wiecie, i to było coś strasznego. Kiedy sobie to wyobrażam, to te ostatnie dwa lata troszeczkę pokazały nam, co to, powiedzmy, jakieś zarażenie, jakieś tam, powiedzmy, rzeczy, które, wiecie, też ludzie, bardzo, bardzo dużo ludzi umarło. I kiedy to widzieliśmy nasze oczy, to przybliżyło nam trochę obraz. Wyobraźcie sobie teraz inną scenerię, że tam nie było ośrodków zdrowia, tam nie było szpitali. To była pustynia. Naprawdę to była pustynia. Na pustyni ludzie, którzy są bezbronni, którzy nie mają się gdzie schować, nie mają domów wymurowanych, żeby zamknąć się przed wężami, mieszkali w namiotach, a węże są wszędzie. Wiecie, że węże z piasku potrafią wydostać się. Są wszędzie, dokładnie. I wyobraźcie sobie teraz sytuację, kiedy Mojżesz modli się, kiedy prosi Boga, kiedy ludzie proszą, kiedy ludzie wołają, kiedy cierpią. Mojżesz, przypuszczam sobie tak, że miał Jozuego do pomocy bardzo blisko. Myślę, że tak na pewno było.
I kiedy on się pyta w swoim namiocie, kiedy Mojżesz pyta się Jozłego, ile dzisiaj umarło ludzi. I Jozue zdaje mu relację. I mówi, tyle i tyle umarło, a tyle cierpi. I kiedy próbujemy swoimi siłami, kiedy próbujemy zabijać te węże, kiedy walczymy z nimi, to uzabijemy jednego, a pojawia się 10 następnych. Nie wiemy, skąd one się biorą. Nie potrafimy tego opanować. Kiedy tak dalej pójdzie, to za chwilę wybuchnie pandemia, wybuchnie epidemia. To jest pustynia, tam jest gorąco. Słuchajcie, tam są trupy, kiedy trzeba ich na bieżąco chować, kiedy trzeba wszystko na bieżąco robić, bo nie ma żartów. Wyobrażacie sobie tę sytuację? Zapach śmierci, smród śmierci, straszna sceneria. Coś, co mogło przerażać tylko jak najbardziej, jak tylko pomyśleć o tym. I tutaj w tym pewnym momencie Mojżesz przychodzi, prosi Boga i mówi, Boże, proszę Ciebie za mój lud. Zgrzeszyliśmy i nie proszę Ciebie o, nie usprawiedliwiam się, ale proszę Ciebie o łaskę. Tak sobie wyobrażam, Mojżesz się modlił. Proszę Ciebie o łaskę. Boże, proszę Cię, Ty jesteś miłosierny, łaskawy. Ty wyprowadziłeś nas, aby ten naród był wielkim narodem, nie po to, żebyśmy tutaj poginęli. Takie dałeś obietnice. Amen. I Mojżesz modli się. I słuchajcie, wyobrażam sobie, że teraz Bóg mówi, Mojżeszu, zrób węża z miedzi, zrób z drzewa stojak, krzyż, jakkolwiek to nazwać, drzewca i powieś tego węża na tym drzewcu, wbij to na wysokim miejscu, żeby wszyscy mogli widzieć i każdy, kto będzie patrzył na tego węża, będzie żył. A ten, który jest ukąszony i już grozi mu śmierć, będzie uzdrowiony. Było tak? Mojżesz idzie i zaczyna zbierać miedź. Rozpalił ogień w piecu, rozpala wielki ogień, wiecie, gorąco, wszędzie pustynia, ciepło, a jeszcze ogień w piecu. Robi formę z ziemi. Kiedy zrobił formę, jakiś taki S, myślę, w kształcie węża, kiedy ulepił z ziemi, zaczyna roztapiać miedź i zaczyna wlewać tam do tej formy. I zaczyna ulewać coś w kształcie, co przypomina węża. Kiedy to ma odlane wszystko, ten odlew jest zrobiony, on bierze to, znowu to nagrzewa i przekuwa to, żeby to wyglądało bardziej do węża. Wtedy przychodzi Jozue, młodziutki Jozue przychodzi i pyta się Mojżeszu, a co ty robisz? A Mojżesz mówi, Bóg mi powiedział, że mam zrobić węża z miedzi, powiesić go na drzewie, na krzyżu i mamy go tam wstawić i ludzie będą patrzeć i będą uzdrowieni i będą żyć. I wiecie, ten Jozue, młody człowiek, wiecie, różnica pokoleń czasami nam pokazuje coś, prawda? Może zacząć sobie myśleć, no chyba już trochę za stary jest Mojżesz. Chyba już coś tutaj, jak może patrzeć się na kawałek miedzi, komuś dać życie? Wyobrażacie sobie to? Logika. Nasze myślenie. Tak sobie tylko improwizuję. Ale bądźcie ze mną. I kiedy Jozue może mówi, Mojżeszu, ale co to pomoże? Popatrzcie, ile ludzi umiera. Tu trzeba działać, trzeba coś zrobić. Musimy coś wymyślić, coś trzeba... Czy ty modliłeś się, czy pytałaś się Boga, co mamy zrobić? Pewnie Bóg nam da jakieś rozwiązanie. A Mojżesz mówi, tak, modliłem się i Bóg kazał mi zrobić węża. Jozue pewnie wyszedł z namiotu, pomyślał przez chwilę, pomyślał, patrzy się, no chyba... Wszyscy zaczynamy trochę wariować w tej sytuacji, bo jest naprawdę nienaturalna. Ale może jeszcze raz porozmawiam z Mojżeszem. Wchodzi jeszcze raz i mówi, Mojżeszu, nie chcę być dociekliwy, ale czy na pewno dobrze usłyszałeś od Boga? Czy naprawdę mamy zrobić coś, co przypomina? Przecież w Egipcie wieszają różne bożki, modlą się do nich, ale to są poganie, a my przecież jesteśmy narodem wybranym. My nie modlimy się do bożków. Co mamy, do węża się... Czy naprawdę dobrze usłyszałeś? Ja myślę, że Mojżesz w tym momencie powiedział Jozuemu, nauczyłem się, że kiedy El Shaddai, kiedy Wszechmogący, kiedy Adonai mówi, nie będę dyskutował. Amen. Kiedy on mówi, że mam zrobić węża, to będzie wąż, jakkolwiek. Kiedy on mówi, że mam zrobić coś innego, to będzie coś innego. Ale w tym momencie usłyszałem, że mam zrobić węża miedzianego i powiesić go na drzewie i wbić. I to chcę zrobić. I to właśnie zrobię. Amen? Popatrzcie się, czy miało to jakiś sens logiczny. I chcę wam tutaj dać dwa obrazy. Co to znaczy wiara, a co to znaczy rozumowanie, myślenie, układanie swojego scenariusza.
Chcę, żebyśmy się nauczyli, że kiedy Bóg mówi Boże Słowo, nie należy dyskutować, nie należy rozmyślać, nie należy układać swojego scenariusza, ani nic, co by mogło pomóc Bogu. Amen? Nam na pewno nie pomoże, a Bóg ma swój plan. I chciałbym powiedzieć, że Bóg wyraźnie powiedział słowo. I Mojżesz, kiedy ja myślę tak, że kiedy zrobił tego węża, kiedy go powiesił na krzyżu, mówi Jozue, a teraz ty, młodzieńcze, idź, wykop dziurę, wbij go tam i powiedz wszystkim, że tak mają robić. Nie wiem, czy Jozue był tak pełny wiary i przekonany do tego, do samego końca, ale był posłuszny i to jest bardzo dobra cecha. Słuchajcie, nawet gdybyśmy w czymś nie byli do końca przekonani, bądźmy posłuszni Bożemu Słowu. Amen. Nawet jeżeli coś widzisz, że coś do końca może nie wygląda tak, jakbyś chciał w kościele, czy w zborze, czy w zgromadzeniu. Słuchaj Bożego Słowa, Bożego głosu i bądź posłuszny. Amen. Halleluja. Wiecie, tutaj chciałbym nakierować, że kiedyś do mojego życia Bóg bardzo mocno przemówił. I chcę wam powiedzieć takie króciutkie świadectwo. Kiedyś, kiedy ktoś z głoszących na przodzie, a to było bardzo dawno temu, powiedział, teraz wszyscy podnieście dłonie, podnieście ręce. A ja sobie myślałem, a ja nie mam ochoty teraz podnosić rąk. Wiecie, to nie była może moja bajka, nie modlono się o potrzeby, które ja miałem, o inne potrzeby, więc sobie myślę, po co mam podnosić ręce. Ale on powiedział, wszyscy podnieście ręce. I taki prosty gest nawet, kiedy mówimy, podnieśmy wszyscy ręce, kiedy prowadzący mówi, to jest tak, jakby Jozue wbijał węża i mówi, a teraz wszyscy patrzcie na tego węża. Amen? Takie proste rzeczy, kiedy nawet czegoś nie rozumiesz i może myślisz sobie, że masz rację, że może lepiej wiesz niż ten, który stoi na przodzie. Ale zrób z posłuszeństwa. Amen? Amen? Jesteście ze mną? Chcę was zachęcić do tego, że Bóg, kiedy mówi słowo, czy to przez sługę, czy to przez kogoś, kogokolwiek, kiedy mówi Boże Słowo, czy to osobiście do ciebie, on chce coś zrobić. On chce wywołać działanie. Amen? I oczekuje nie na twoje logiczne rozważanie, nie na twoje interpretowanie i przetworzenie tego w logiczny sposób, ale on chce zobaczyć twoją wiarę. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Kiedy mamy Boże Słowo, kiedy mamy już fundament i Bóg mówi do nas Słowo, czy to przez człowieka, czy przez pastora, czy przez kaznodzieję, czy przez ewangelistę, czy przez nawet takiego zwykłego Janusza Cieślara, to słuchajcie, ze zwykłego posłuszeństwa chcielibyśmy powiedzieć, Boże, nie rozumiem tego, nie wiem, jak się do tego odnieść, ale jestem z tym. Amen? Halleluja. Chcę Ciebie słuchać, chcę być blisko Ciebie, bo wiem, że Ty jesteś życiem. Bo wiem, że to, że będę patrzył na Ciebie, to przynosi mi życie. I Pan Jezus daje taki obraz, że tak jak Mojżesz wywyższył węża, i popatrzcie się, w jakiej scenerii to jest powiedziane, tak nielogiczny sposób, tak nierozumowy sposób, tak ma być wywyższony Syn Człowieczy. Czyli nawet jeżeli ludzie powiedzą, a co Ci to pomoże, że Ty tam wierzysz i modlisz się i do kościoła chodzisz? Czy to coś może zmienić w twoim życiu? I psychologowie, wiecie, najbardziej się mi to podoba, że psychologia mówi tak, coś to tam zawsze pomoże, bo jakoś tam nadzieja. Słowo Boże jest fundamentem. I to nie jakaś tam nadzieja, ale to oczekiwanie i rzeczywistość w duchu. Amen? Która później się przeradza w rzeczywistość w ciele. Amen? Halleluja. Nigdy się nie dzieje inaczej. Nigdy się nie dzieje inaczej. Pan Jezus, kiedy nawet czynił cuda, to on najpierw mówił do ducha. Mówił w duchu. Halleluja. Amen? Kiedy mówił, idź się pokaż po kapłanowi, to ten człowiek był dalej trędowaty. Zaczął iść, kroki wiary. Słuchajcie, gdyby on nie poszedł i stał w miejscu i mówił, no ale dalej mam plamy na swoim ciele. On zareagował na posłuszeństwo. Amen? Wykonanie Bożego Słowa. Kiedy już miał Boże Słowo, miał słowo idź, to było proste polecenie, nie skonstruowane z nie wiadomo czego. On usłyszał idź, pokaż się kapłanowi, więc on miał zrobić pierwszy krok, zacząć iść i znaleźć się w miejscu, do którego Jezus go posłał. Amen? A kiedy doszedł do miejsca, okazało się, że jest zupełnie zdrowy, uzdrowiony. Amen? Halleluja. Bóg mówi do ciebie i do mnie słowo. Kiedy on mówi do ciebie słowo, uwierz w Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony, to nie dyskutuj, ale po prostu uwierz. Powiedz, Boże, nie rozumiem tego i w ogóle mi to nie pasuje, nie siedzi mi to, ale ja Tobie wierzę. Wierzę Tobie i to, co Ty mi nakazujesz, będę robił. Amen? Halleluja.
Pan Jezus użył bardzo prostego przykładu. I wiecie, wiara to nie ma nic wspólnego z naszym rozważaniem, rozmyślaniem, spekulowaniem, czy naszymi wizjami, naszymi jak planami tutaj ziemskimi. Powiedziałbym bardziej, że to nawet przeszkadza. To nawet przeszkadza. Kiedyś bardzo mocno dotknęło mnie takie słowo z przypowieści. Bardzo go lubię i często go cytuję. Zaufaj Panu całym swoim sercem. Pamiętacie takie słowo? Zaufaj Panu całym swoim sercem. Tam nie ma reszty, tam nie ma miejsca na cokolwiek jeszcze innego, żeby zostawić sobie coś, żeby wytłumaczyć. Zaufaj Panu całym swoim sercem i co? I nie polegaj na własnym rozumie. Halleluja. Nauczyło mnie to, że kiedy przychodzę do Boga, kiedy modlę się o coś, o kogoś, kiedy modlę się, to wiecie, mam serce otwarte. Serce otwarte. Zaufaj Mu całym sercem. Wyznaję krzyż. Na przykład modlimy się o uzdrowienie. Wyznaję Boże uzdrowienie. Halleluja. Sińce i rany Jezusa Chrystusa. I to jest to, czego się chcę uchwycić, bo tam jest fundament Bożego Słowa. Słowo Boże mówi, że co? A sińcami i ranami Jego jesteśmy uleczeni. Amen. Halleluja. Więc na tym słowie możemy budować wiarę. Amen. I na tym słowie, kiedy budujemy wiarę, to zaczynamy modlić się i dziękować Bogu. Zaczynamy modlić się i przynosić prośbę, która jest załatwiona w sińcach i ranach Jezusa Chrystusa. I chociaż logicznie to nie wiem jak, wiecie, czasami mi się wydaje, ja też wcale taki duchowy nie jestem, wiecie, w modlitwie. Ja się uczę tego. Czasami mi się wydaje, że trzeba głośniej, trzeba mocniej. Wiecie, kiedy jest uwielbienie, kiedy jest modlitwa wstawiennicza, to naprawdę trzeba dać ze siebie wszystko. Amen? Dajmy wtedy ze siebie wszystko. Ale czasami, kiedy moją motywacją jest i moją myślą, że wiecie, nie ma tego jeden dzień, nie ma tego drugi dzień, to trzeba mocniej, głośniej i jeszcze bardziej krzyczeć, bo Bóg może nie dosłyszał. To nie jest prawda. Zaufanie jest to, że ty wiesz, że masz Boże Słowo. Amen? I na tej pewności Bożego Słowa, na tym fundamencie możesz zbudować i już wyznawać, że to się stało. Amen? Kiedy Boże Słowo mówi, że jesteśmy uleczeni, to znaczy, zaczynam wyznawać, że to jestem uleczony. Amen? Powiem wam króciutkie świadectwo. To było w zeszłym tygodniu, w czwartek chyba. Kilka dni wcześniej było mi trochę zimno. Wiecie, tak otrzepywało mnie trochę jakiś czas. Kilka razy potrzepało mnie. Nigdy się mi to wcześniej tak nie zdarzało, może często, ale następnego ranka, któregoś budzę się, chyba to był czwartek, nie pamiętam dokładnie, i wiecie, tutaj na wardze strasznie mnie szczypało. Tak bolało okropnie, że ja nie mogłem nawet zębów umyć, wiecie, i tak dotknąć się nie szło. Patrzę się, trochę popuchnięte, no coś się tam dzieje, jakieś tak to mówią, wirusowe coś tam, prawda? Może ktoś z was zna taką sytuację. Ja stanąłem przed tym lustrem, kiedy umyłem zęby, kiedy po tej porannej toalecie wszystkim, stanąłem i powiedziałem tak w imieniu Jezusa Chrystusa. Przypomniało się mi, Duch Święty mi przypomniał od razu słowo. Wiecie, to jest cudowne, że Duch Święty jest z tobą zawsze, w łazience też. I on mi tam przypomniał słowo. Kiedy Pan Jezus przechodził i z drzewa figowego chciał zerwać owoc. Pamiętacie, co tam się stało? Nie było na tym drzewie żadnego owocu. I on, przechodząc pod tym drzewem, powiedział coś takiego. Przeklął to drzewo. Amen? Zgadzacie? Pamiętacie? I uczniowie zauważyli, nie wiem, czy na drugi dzień, czy za kilka dni, że od korzenia to drzewo uschło. Czyli liście jeszcze były, wszystko jeszcze wyglądało jak drzewo, był korzeń, był pień, były liście, wszystko jeszcze wyglądało tak samo, jakby było wczoraj, czy przedwczoraj, czy kiedyś tam inni, ale patrzyło się, że korzeń jest suchy. Jest tak? Tak jest napisane. I słuchajcie, to słowo Duch Święty mi przypomniał i aż podskoczyłem z radości. I wiecie, co zrobiłem w tym momencie? Wziąłem i przekląłem ten wirus, tę chorobę od korzenia. Mu powiedziałem dokładnie tak. W imieniu Jezusa Chrystusa przeklinam ten wirus, chorobę, cokolwiek to jest. W imieniu Jezusa jestem uzdrowiony w Jego sińcach i ranach i to ogłaszam. I teraz wam powiem, co się stało dalej. Na drugi dzień boli jeszcze bardziej. Nic się nie pojawiło, więc widzę na zewnątrz nic, ale boli dalej. Więc ja dziękuję za Boże uzdrowienie. Ja ogłaszałem Boże uzdrowienie, ale dziękowałem. Byłem spokojny i pewny, że dziękuję. I wiecie, to nie było na tej zasadzie, że a może, wiecie, wszystko przejdzie tam, przyjdzie jakiś tam. Na trzeci dzień boli dalej. Słuchajcie, boli dalej, patrzę się do lustra, nie ma nic, nic na zewnątrz nie ma. I już pojawiają się myśli. Słuchajcie, myśli to są niesamowite rzeczy. To jest fajna rzecz, ale kiedy przychodzi o wiarę, to przeszkadzają. I przychodzą się myśli, no wiesz, dzisiaj musisz załatwić to, tamto, pojedziesz przez Ustroń, wjedź do apteki,
kup sobie tam to, tamto. Wiecie, to już wszystko dzisiaj w internecie mamy, nie trzeba nic, sam nawet do lekarza nie potrzebujesz w takiej sprawie iść. Wszystko miałem gotowe, już jakieś plany, myśli. I w tym momencie zwróciłem uwagę na to, że ja zaczynam kombinować. Ja mówię, przecież 2 dni temu, 3 dni temu ogłosiłem i amen. Jest tak, czy albo tak nie jest. Amen. I powiedziałem nie, w imieniu Jezusa Chrystusa to jest załatwione, pewnie jeszcze jakieś symptomy, liści pewnie jeszcze są zielone, pień jeszcze jest, może coś tam jeszcze boli, ale w imieniu Jezusa Chrystusa to już się zniszczyło. Amen? Słuchajcie, dzisiaj nie boli nic, wszystko jest w porządku, nie ma nic. I Bogu dziękuję za to, halleluja, amen? To jest takie bardzo malutkie świadectwo, tak? I wiecie, naprawdę jak tam ktoś byś, jakby kobieta złamała paznokieć. Ale to jest zawsze świadectwo. Amen? Jest tak? Do kobiety wiem, że to jest wielka tragedia. Słuchajcie, nie chcę wam w ogóle ubliżać komuś tutaj. Ale takie porównanie. Przychodź w każdej sytuacji do Boga. Ćwicz swoją wiarę. Amen? Popatrz się, czy umiesz położyć na Słowie Bożym. Kładź ją bardzo delikatnie, a potem ufaj Bogu i ciesz się, i raduj się. I kiedy przychodzą symptomy albo jeszcze są jakieś okoliczności, uwielbiaj Boga. Dziękuj Mu. Halleluja. Amen. Każdego dnia możemy brać i brać ze stołu Bożego. Halleluja. Do tego chcę was zachęcić. Wiecie, ja już powolutku przechodzę do modlitwy z wiarą, ale chciałbym nakreślić i pokazać wam, że wszystko, co odbieramy od Boga, w czym przychodzimy, jest przez wiarę. Tak samo jest, jak jest ze zbawieniem. Wiecie, co się stało, kiedy ja przyszedłem pierwszy raz do Jezusa prosić o przebaczenie? Ja usłyszałem, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Duch Święty przekonał mnie i ja, wiecie, tak widziałem to niesamowicie, że jestem grzesznikiem i idę na zatracenie. Chociaż miałem 11 lat, około 11 lat. Ale zobaczyłem to bardzo wyraźnie, przepaść, widziałem strach, przepaść i to wszystko było we mnie. I widziałem, że nie mam szans. Nie potrafię niczego zrobić. Byłem zupełnie bezradny. I jedyne, co usłyszałem, to darem łaski Bożej jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie. Halleluja. I fajnie, że kaznodzieja, ewangelista, ten, który głosił, powiedział, jak to zrobić. A potem poszliśmy do takiej innej salki, kiedy modliliśmy się. I ja kiedy się modliłem, to mówiłem tak, Boże, nie mam nic do zaoferowania. Jestem grzesznikiem. Jestem grzesznikiem. Ale skoro Ty chcesz mnie przyjąć, ja proszę Ciebie, przebacz mi, oczyść mnie. Tak jak ten człowiek powiedział, ja wierzę w to, ja wierzę w Ciebie. Ja wierzę w Ciebie i wierzę w to, że Ty mnie możesz zbawić. Ja tego nie potrafię, ale Ty to potrafisz. I wiecie, on przyjął mnie otwartymi ramionami. Chociaż mu powiedziałem, że jestem grzeszny, to jemu to się w ogóle nie przeszkadzało. On mnie oczyścił, on mnie przyjął jako swoje dziecko. Amen? I to się stało przez wiarę. Ja tego nie rozumiałem. Wiecie, moje poznanie Słowa Bożego wtedy było bardzo malutkie. Chodziłem od dziecka na szkółkę, ale to były tylko historie biblijne. Ja w ogóle nie miałem teologii, żadnego poznania. Ja nic nie wiedziałem. Ja nie wiedziałem, jak się modlić. Ojcze nasz tylko umiałem na pamięć. Ale to nie było przeszkodą do tego, żeby wiarą przyjąć Jezusa Chrystusa. Amen? Żeby przyjąć zbawienie. Tyle potrzebuje. Prawie, że dziecko. I może przyjąć Jezusa Chrystusa. Amen? To jest tak proste. I co teraz dalej się dzieje? Kiedy przychodzimy do Boga o cokolwiek prosić, o cokolwiek potrzebujemy w naszym życiu, czy to jest chrzest w Duchu Świętym, czy to jest modlitwa o uzdrowienie, czy to jest modlitwa o małżeństwo, czy cokolwiek innego, nic innego się nie dzieje, jak tylko przychodzisz wiarą. Wiarą. Przychodzisz przez wiarę. Przynosisz Panu sprawę. Zostawiasz to u Niego i czekasz na Boże Słowo. Amen? Mówisz, Panie, daj mi Twoje Słowo. Kiedy chodzi o małżeństwo, to musisz czekać na Boże Słowo, bo może w Biblii nie znajdziesz takich odpowiedzi, a może tak znajdziesz, ale musisz być przed Panem, musisz mieć z Nim społeczność, mieć też dobrą społeczność z ludźmi, amen. Ale czekaj na Słowo. Kiedy masz Słowo, polegaj na tym Słowie i nie rezygnuj z tego. Chociaż przychodzą ci różne rozwiązania, chociaż myślisz sobie i spekulujesz, a może tak, a może Bóg w tę stronę, a może w tamtą stronę, chciej polegać na Bogu. On doprowadzi do końca. Amen? W tej przypowieści tam jest powiedziane i nie polegaj na własnym rozumie, tak? Tak tam jest napisane. Następne zdanie jest bardzo piękne. Poznawaj Go na każdej swojej drodze, czyli na drodze zbawienia, na drodze napełnienia Duchem Świętym, na drodze małżeństwa, na drodze biznesu, na drodze pracy,
na drodze w służbie w Kościele, na każdej drodze, poznawaj Go. Ale chciałbym zwrócić uwagę, że to poznawaj Go, to wiecie, to jest poza marginesem, to nie jest temat mojego ogłoszenia, to tak bez dodatkowej opłaty, ktoś mówi. Poznawaj Go, to słowo tam ma bardzo wielkie znaczenie. Kiedybyśmy sprawdzili, to kilka razy jest w Biblii użyte to słowo i ono znaczy dokładnie to, kiedy Adam poznał Ewę, a ona poczęła i urodziła syna. Teraz wam dam troszkę do zastanowienia. Poznawaj Go na każdej swojej drodze. Widzicie to? Bóg chce tej relacji społeczności, poznawania Go na takim poziomie. Poznawaj Go do takiej bliskości, do takiej relacji, do takiej intymności na każdej swojej drodze. Amen? Tak, aby Ci objawił, aby Cię przeprowadził, poprowadził w tym kierunku. I co potem dalej jest napisane? Będzie pięknie, kolorowo, prosto, elegancko, już do końca życia będziesz tak i amen, szedł jak przecinak. Nie, wiecie co tam jest napisane? A On prostować będzie swoje ścieżki. Zdarzy Ci się, że wykręcisz. Amen? Słuchajcie, nie bójcie się tego, że się pomylimy, że pobłądzimy, że zrobimy coś złego, coś głupiego zrobimy. Nie bójmy się tego. On nas nigdy nie opuści. Amen? Kiedy jesteś w Nim, kiedy jesteś z Nim, kiedy powierzyłeś Mu swoje życie, On będzie Ciebie prowadził stale. Nawet kiedy Ci się zdarzy zrobić błąd, nawet kiedy pobłądzisz, nawet kiedy zrobisz coś głupiego, podejmiesz decyzję, której mógłbyś żałować, On poprostuje Twoje ścieżki. Amen? Poznawaj Go na każdej swojej drodze. Zaufaj Mu. Zaufaniu jest właśnie klucz. To jest to, że pewny być to, że Bóg daje słowo i On tego słowa nie cofnie. Amen? Bóg nigdy swoich obietnic nie wycofie. On zawsze będzie wierny. Halleluja. Pamiętam modlitwę naszej jednej z siostry, która modliła się przez kilka lat i miała słowo, miała fundament. Jak ja to kocham, wiecie, oglądać taki coś i wychować się na tym, to jest błogosławieństwo. Ona modliła się w każdej modlitwie: Panie, dziękuję Ci, Ty dałeś obietnicę, że jeśli uwierzysz, będziesz zbawiony Ty i Twój dom. I modliła się o swój dom. Halleluja. I to zaczęło się dziać. Amen? Amen? To się zaczęło dziać. No nie powiem ile lat, bo chyba pamiętam 7, ale to się dzieje dalej. Ja wiem, że ta modlitwa może iść dalej i dalej. Amen? Bo kolejne osoby potrzebują zbawienia. Zgadza się? Halleluja. Przypomina się mi taki przykład, kiedy jeden człowiek opowiadał, kiedy młody chłopak podszedł do starego pastora. Starego to nie znaczy, wiecie, wiekiem, ale starego stażem, takiego już, wiecie, doświadczonego. Podszedł do niego i mówi: pastorze, głosimy Słowo Boże, wyznajemy to, proklamujemy, tak jak tutaj dzisiaj żeśmy proklamowali, wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. A wiesz, pastorze, ja tego nie mogę otrzymać. Ja się modlę, ja mam pewność, ja już jestem tak pewny, że już wręcz nawet to ogłaszam fizycznie i nie mogę tego mieć. A ten pastor mówi: no wiesz, bo może się nie spodziewasz. A on mówi: ale ja się spodziewam. Ja się spodziewam, ja sobie wyobrażam, ja sobie myślę, że to musi być tak. Ja sobie myślę, że to musi być tak. Ja sobie wymyśliłem już, przecież to tyle, w Słowie Bożym jest tak, więc tu też musi być tak. I ten pastor tak stoi, patrzy i słucha go. I wiecie, co mu odpowiedział? Problem jest, bo myślisz. Przestań myśleć, uwierz. Czasami nasze myśli tak bardzo daleko nas zaprowadzą. Już sobie tak wymyśliliśmy, już sobie tak poukładaliśmy, taki scenariusz. Po prostu zaufajmy Mu. Amen? Chciejmy wiarą przyjąć to, co On mówi. Jeżeli dzisiaj do Ciebie mówi: oddaj mi swoje serce. Jeżeli dzisiaj do Ciebie mówi: pójdź za mną. Ja nie wiem, czy to więcej okazji, dużo okazji będzie, żeby usłyszeć jeszcze ten głos. Ale jeżeli go dzisiaj słyszysz, nie rezygnuj. Powiedz: Panie Jezu, jestem. Nie wiem, jak sobie ze mną poradzisz, bo jestem taki i taki. My to wiemy. Ale jestem. Panie Jezu, jeżeli to Ci nie przeszkadza, jaki jestem, a obiecuję Ci, że Jemu to nie przeszkadza. On każdego kocha, każdego chce przyjąć, tak jak Ojciec tego Syna Marnotrawnego. Amen. Może i nawet w takiej sytuacji jesteś. Może tyle razy zrobiłeś Jemu krzywdę, wyrządziłeś krzywdę.
odwróciłeś się od Niego, albo cokolwiek Ci się przytrafiło. Jesteśmy ludźmi słabymi, grzesznymi. Amen. Pozwól Mu przytulić się i nałożyć najlepszy pierścień, włożyć najlepsze sandały, przywdziać się płaszczem sprawiedliwości, z płaszczem synostwa i zasiąść do stołu i ucztować razem z Nim. Amen. Może dzisiaj potrzebujesz to usłyszeć. Może potrzebujesz dzisiaj powiedzieć: Panie Jezu, jestem na tym miejscu. Jestem, może słucham i chcę iść za Tobą. Potrzebuję iść za Tobą. Ja chciałbym, żebyśmy się może pomodlili tą modlitwą. Może ktoś jest i potrzebuje tej modlitwy dzisiaj. Halleluja. Skłońmy może nasze głowy. Halleluja. Panie Jezu, dziękujemy Ci za ten czas. Dziękujemy Ci, Duchu Święty, że Ty jesteś z nami. Dziękujemy Ci, że Ty nam dajesz możliwość słuchać i czytać Twoje Słowo, wsłuchiwać się i wiedzieć, że Ty chcesz nam dać to wszystko przez wiarę. Przez wiarę. Halleluja. Halleluja. Utożsamia się teraz z tymi osobami, że ktoś chce się modlić tą modlitwą, abyś mógł pomodlić się też tymi słowami. Panie Jezu, chcę iść za Tobą. Ty mnie dzisiaj nawołujesz. Słyszę Twój głos i chociaż go nie rozumiem, chociaż nie wiem, jak to będzie wyglądać i jak to wygląda, chcę Tobie zaufać i uwierzyć. Chcę przyjąć to wiarą, Panie. Chcę Tobie uwierzyć, chcę przyjść do Ciebie i prosić Ciebie o przebaczenie, prosić Ciebie o oczyszczenie, prosić Ciebie o świętą krew Jezusa, która mnie oczyści doskonale i uzdolni mnie i uczyni synem, córką. Dziękuję Ci, Ojcze, że Słowo Twoje mówi, że ci, którzy Go przyjęli, Jezusa, dał prawo stać się synami i córkami Bożymi. Ci, którzy uwierzyli w Jego imię. Halleluja. Panie, ja uwierzę w Twoje imię. Dzisiaj uwierzę w Twoje imię i chcę wierzyć, chcę iść za Tobą. Dziękuję Ci, Ojcze, że mnie przyjąłeś, że jestem Twoim dzieckiem. Dziękuję Ci, że jestem w Twoich rękach, że jestem święty i wykupiony świętą krwią Jezusa. Amen.